Pytanie drugie, proszę Państwa, na to pytanie pierwsze będzie odpowiadał pan Przemysław Korcz. Obaj kandydaci w swojej kampanii wyborczej zaprezentowali wizję tak zwanego Smart City, sprytnego miasta. Jak wygląda ta wizja, bo pewnie się jakoś różni, a ile może kosztować i kiedy powinna zacząć realizowana? Proszę Państwa, myśmy wizję Smart City wprowadzili jako stowarzyszenie projektu Ustroń, natomiast jej elementy wprowadziliśmy do kampanii wyborczej. Jednym z tych elementów są ekobusy, które proponujemy już w naszych ulotkach, które Państwo możecie otrzymywać już aktualnie do swoich mieszkań. Proponujemy linie, które połączyłyby skrajne dzielnice miasta, czyli powiedzmy Lipowiec Nierodzim z Polaną oraz Manhattan ze Zawodziem. Byłyby to albo elektryczne autobusy, albo hybrydowe, na które można pozyskiwać środki zewnętrzne. Będzie to taki skorelowany efekt nie tylko komunikacji miejskiej, odciążenia ruchu w mieście, pomocy osobom starszym, które często z tych peryferyjnych dzielnic nie potrafią dostać się do centrum. Natomiast będzie to również miało bardzo duży wpływ na wizerunek miasta. Jeśli ktoś w Polsce zacznie mówić Ustroń, uzdrowisko, zrobił coś takiego, będzie przyciągało to do nas nowych turystów, kuracjuszy, ale też inwestorów zainteresowanych nowymi technologiami. To jest jakby jeden element tego, o czym mówimy, Smart City. Myśmy tego tak nie nazywali w kampanii, natomiast to faktycznie są elementy Smart City. Można, proszę Państwa, wprowadzić to, co ja robię u siebie w mikroskali w TBS-ie, opomiarowanie zdalne mediów, wody, prądu, gazu. Bielsko to od kilku lat wprowadza w partnerstwie z dużymi partnerami. I proszę Państwa, to znacznie obniża koszty funkcjonowania całej bazy komunalnej, urealnia koszty w szkołach, ciepło, ogrzewanie. To są wszystko elementy Smart City, które są realne do wprowadzenia. Nie będziemy mieli na dzień dzisiejszy inteligentnych koszów na śmieci, które będą rozpoznawały nam rodzaj wrzuconych odpadków. Natomiast takie elementy, które tutaj wymieniłem, możemy wprowadzać z powodzeniem. Jest to bardzo istotne. Proszę Państwa, musimy wprowadzić element nie tylko monitorowania jakości powietrza w mieście, ale i informacji mieszkańców o tym na zasadach mobilnych aplikacji, których nie ma w mieście niestety, wprowadzić je, żeby każdy mieszkaniec mógł być informowany o tym, jaki jest stan powietrza, jaki jest stan na przykład natężenia ruchu i mógłby to dostawać. To są elementy realne do wdrożenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. I pan Artur. Chciałbym się jednak jeszcze odnieść do poprzedniej kwestii, czyli kwestii basenu, bo nie zwróciłem na to uwagi w swojej wypowiedzi. Chcę Państwu powiedzieć, że przedstawiane w trakcie kampanii koszty, słyszałem, że ten basen ma kosztować 100 milionów, 50, nawet 200. Naprawdę odpowiedź ta, która padła troszkę humorystyczna na sesji, te 100 milionów, 200 milionów chyba, że ze złota będzie, to ma sens ta wypowiedź. Dlatego, że proszę Państwa, mam przed sobą wyceny w tym roku oddanych basenów. I ta kwota netto to 5514 zł za metr. Czyli brutto 6782. Nasz projektowany basen ma niecałe 4000 metrów kwadratowych, więc koszt tego basenu w całości, realny koszt, to około 25-26 milionów. Na taki koszt miasto nasze stać. Natomiast oczywiście na basen, tak jak powstał w Stychach, za 100 milionów na pewno nigdy. Natomiast miasto Smart City, no wiemy, jak zmienia się przyszłość. 10 lat temu, jeżeli popatrzymy troszeczkę wstecz, czy 20 już nie mówię, nie mieliśmy komórek, nie mieliśmy internetu, nasze życie toczyło się na rozmowach z sąsiadami. W tej chwili młodzież nasza rozmawia ze sobą tylko przez telefony komórkowe, internet. Za 10 lat, za 15 lat, no nasze miasta będą wyglądały zupełnie inaczej. Nasze miasto musi również iść z przyszłością. Dlatego już w tej chwili, za tej kadencji, zaczęliśmy projekty cyfryzacji miasta Ustroń. I to nie tylko w ten sposób, że szkoły,
inwestujemy w szkoły, ale również w to, żeby państwo wszystkie sprawy związane z urzędem mogli załatwiać na poziomie komórkowym przez telefon, nie przychodząc w ogóle do miasta. To jest przyszłość. Dziękuję serdecznie.